Widzimy nasz duży wkład w rozbudowę tego systemu i umożliwienie startupom integracji z dużymi firmami jak nasza i też inne. Nie przychodzimy do Fintech Poland z niczym, nie jesteśmy poszukującym. Mamy rozwinięty program akceleracyjny, już 5 edycji za nami. To, że zmieniamy za każdym razem sposób działania, to też wynika z tego, jak rynek się układa, jak nasze startupy czy fintechy, które z nami współpracują, są w programach akceleracyjnych, jakiego oczekują od nas wsparcia. Więc myślę, że wniesiemy doświadczenie, to które zdobyliśmy, ale też chcemy wpływać na całą scenę startupową w Polsce, chcemy wpływać na otoczenie prawne, na różnego rodzaju ułatwienia dla sektora, tak żeby to środowisko się rozwijało, żeby ta społeczność startupowa w Polsce była bardziej promowana i żeby też firmy, większe firmy otworzyły oczy na to, że lepiej czasami rozwiązania zewnętrzne wdrażać niż budować coś in-house, jak to się mówi, latami, a czasami te rozwiązania nie są tak dobrze dopracowane, jak to, co mogą nam dać fintechy, startupy. Uważam dzisiejsze spotkanie za bardzo udane, bo pokazaliśmy nasze startupy już po takiej sesji akceleracyjnej, po takim programie, który wspomógł ich produkt, mam nadzieję. Niektóre z nich bardziej zbliżyły się do wdrożenia w naszym banku, ale też uczestnicy, których dzisiaj spotkaliśmy, bardzo dużo osób, którzy u nas pracowało dawniej, ale też cała społeczność fintechowa, duże zainteresowanie. Uważam, że to była dobre zamknięcie 5. edycji naszego akceleratora i liczymy na to, że takich spotkań, tej wartości będzie więcej i będziemy w nich aktywnie uczestniczyć.